Przede wszystkim dziękuję, że jesteśmy tutaj razem. Dziękuję Rafałowi za organizację tego spotkania. Gospodarzowi, szefowi regionu Waldek, bardzo dziękuję za udostępnienie sali na to nasze spotkanie. Jako Solidarność staramy się, będziemy się angażować i wspomagać te działania, chociażby Instytuty Obywatele decydują i nas wszystkich, aby przywrócić więcej wolności Polakom, bo to trzeba w taki sposób powiedzieć. Więcej demokracji bezpośredniej, ale więcej wolności Polakom. Bo naszym głównym, jednym z głównych postulatów nie są tylko postulaty pracownicze, ale także postulat zmiany konstytucji w obszarach zmiany ustawy dotyczącej referendów krajowych, bo niestety jak chcemy zmienić tą ustawę o referendach krajowych, to wymaga to zmiany konstytucji. Półtora roku temu Związek Zawodowy Solidarność podjął decyzję w Katowicach na Komisji Krajowej, że chcemy korzystać z prawa polskiego. Chcemy merytorycznie podchodzić do problemów i je rozwiązywać. Nie poprzez tylko demonstracje i ulice, ale korzystać z polskiego prawa, które daje nam konstytucja i kolejne ustawy. No i co się okazało? Mimo to, że zebraliśmy ponad 2,5 miliona podpisów, 233 czy 4 posłów zadecydowało za 2,5 miliona obywateli. 87% było przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego, już mówię o sondażach, a 74% z polskiego społeczeństwa było za referendum w tej sprawie. Bo oni wiedzą o jednym, oni nas traktują jak bydło wyborcze. My mamy przyjść raz na 4 lata, zagłosować i tyle. To, co premier mówi zawsze Tusk przed wyborami. Zdajmy się na obywateli, na ich mądrość. Oni wiedzą, na kogo i jak mają głosować. A po wyborach? Przy okazji debaty referendalnej w wieku 67? Wy chcecie o czym decydować? To jest populizm, wy się na niczym nie znacie. My będziemy decydować za was. Do ilu lat będziecie pracować? Dzieci, od ilu lat pójdą do szkoły? I tak dalej, i tak dalej. Dlatego dyskutujmy na temat ordynacji wyborczej, na temat ustawy o referendach. Przecież też wszystko dla obywateli. Dlatego ta dyskusja dzisiejsza, która jest bardzo ważna, myśmy przygotowali nasz projekt obywatelski, żeby chociażby sześciolatki, czy przyszłe jakieś różnego rodzaju stowarzyszenia, które zbierają, będą zbierać podpisy pod różnego rodzaju projektami obywatelskimi, były skuteczne. Nie były zmielone, albo nie były przetrzymywane w zamrażarkach u pani marszałek Kopacz. Postulat zmiany konstytucji w obszarach ustawy o referendum jest naszym, czyli reprezentatywnych związków zawodowych Solidarności, Forum i OPZZ-u, sztandarowym postulatem na wrześniowe protesty. Nie są to protesty tylko w sprawach pracowniczych. Te dni protestu są dniami ponad podziałami, tak jak to mówił Rafał. Tam mają być wszyscy, którzy czują się lekceważeni. Jeszcze raz to powtórzę. Będą wszystkie środowiska, które uważają, że Polacy mają prawo, a politycy muszą oddać im więcej wolności i więcej demokracji bezpośredniej przywrócić obywatelom. Aby w bardzo ważnych sprawach mogli Polacy decydować o tym, jak chcą sobie urządzić swój kraj. Na pewno w piątek 13 będzie przed Sejmem debata na temat właśnie zmiany ustawy o referendum. W sobotę nie tylko przedstawiciele związków zawodowych, ale także Rafał zabierze głos na Placu Zamkowym w imieniu nas tutaj, tych, którzy chcą zmiany w tej ustawie o referendach, bo to jest bardzo ważne. Dlatego zachęcam was, wasze środowiska do wzięcia udziału w tej demonstracji, w tych dniach protestu, bo to jest ważne dla nas, dla związków zawodowych, ale ważne dla nas wszystkich obywateli w naszym kraju, abyśmy mieli więcej tej demokracji bezpośredniej, jak to dzisiaj rano mówił mój przewodniczący Waldek Kreński, więcej wolności dla nas, dla Polaków. Dziękuję wam bardzo. Życzę miłego.